Jest niedziela, 6 sierpnia. Święto Przemienienia Pańskiego. Wyobraź sobie górę, na której znajdujesz się wśród uczniów Jezusa. Zwróć uwagę na to, jakie miejsce wybierasz. Czy stoisz blisko Pana, czy raczej obserwujesz Go nieco z dystansu? Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Jezus zaprosił wybranych uczniów, by uczestniczyli w Jego spotkaniu z Ojcem. Ich oczom ukazuje się niezwykły moment, trudny do zrozumienia i przyjęcia. Reagują na Niego tak, jak potrafią, niedoskonale. I tak jest dobrze. Jezus ich za to nie gani, nie poucza, jak powinno być, bo nie ma takiego wzoru. Jak ty przeżywasz bliskość Boga? Przypomnij sobie moment, gdy miałeś pewność, że On jest przy tobie.
gdy dzieją się cuda, spektakularne uzdrowienia, obserwujemy czyjąś przemianę życia, łatwiej jest wierzyć. Tymczasem Jezus jest Bogiem bliskim, dostępnym zawsze. Obecny przy Tobie w szkole, w pracy, podczas codziennych obowiązków, zmagań i radości. Gdy pijesz kawę, jedziesz autem, spotykasz sąsiadkę. Zawsze. Spróbuj zauważyć Go w tych prozaicznych momentach dnia. Słuchając Ewangelii jeszcze raz, spróbuj być jak najbliżej przedstawianego wydarzenia. Obserwuj twarz Jezusa, Jego sposób poruszania się. Postaraj się usłyszeć głos Boga. Jak On brzmi? Jaką ma barwę? Nie musisz nic robić, tylko bądź. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Porozmawiaj z Jezusem o tym, co było trudne lub przyjemne, może o tym, co Cię zaskoczyło. Zostałeś zaproszony na górę spotkania z Panem.
Twój głos jest ważny. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.